pyszne, mówię wam. Moje ulubione danie w Turcji chyba kąpiel. Tylko szkoda, że tu właśnie ma dworem, możemy tylko praktycznie to zjeść. Trochę zgłodniliśmy i chyba wejdziemy do takiej lokanty. Słuchajcie, to jest coś takiego na kształt naszego baru. Po prostu wybiera się z menu, które tutaj w bufecie jest, na co mamy ochotę, no i dostajemy. Ceny oczywiście są niższe niż w restauracji. Powiem wam, że wybór no, jest taki dosyć spory. To mówią, to jest takie domowe jedzenie tutaj. O, zobaczcie sobie. I znajdujemy się teraz na bardzo popularnej ulicy İstiklal Caddesi, która prowadzi nas do placu Taksim. Jest to jedna z najbardziej znanych ulic w Stambule. Po tej ulicy z Taksim jedzie taki nostalgiczny tramwaj. Można sobie taką wycieczkę zrobić. Jeżeli jakiekolwiek demonstracje w Stambule się odbywają, to właśnie tutaj, na tej ulicy. I tutaj przed nami, w samym centrum Stambułu, zobaczcie, mieści się katolicki kościół. Nawet tu miało miejsce jakiś ślub, bo widzę pannę młodą. Proszę zobaczyć, także nie tylko mosze, ale również katolicki kościół możecie w Stambule spotkać. Pod wezwaniem świętego Antoniego. Taki cały kompleks kościelny. Proszę zobaczyć. Przepiękne miejsce i no i myślę, że rzadko odwiedzany przez turystów, ponieważ nie jest aż tak popularny. Tutaj w tym miejscu praktycznie ludzie nie zasypiają, jak mówi Kajan. Tutaj 24 godziny na dobę życie kwitnie. Tutaj możecie spotkać po prostu wszystko. Od najgorszego po najlepsze. Tutaj na tej ulicy jest bardzo dużo policji. Zabita ten wóz, który widzicie, to jest nasza straż miejska. Tajniaków również jest tutaj, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo. Jest to po prostu no, dosyć popularne miejsce i w tym miejscu gromadzi się również tak zwany margines społeczny. Handlują narkotykami, sprzedają broń, ale również bardzo ludzie uduchowieni, artyści. Po prostu tutaj można spotkać każdego i wszystko. No i naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo dużo po cywilnemu ubranych policjantów, no, którzy na każdym kroku starają się dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Widzicie ciczek, pasaż. Pasaż, jest to ciczek, jest to kwiatek po polsku. Jest przepiękny. Powstał w 1876 roku. I zaraz wejdziemy do środka, tam są restauracje. W tej chwili jest tutaj niewiele ludzi, ale wieczorem po prostu tutaj kwitnie życie towarzyskie. Jest naprawdę pięknie. Zobaczcie ten pasaż, jak wygląda.
jest to takie naprawdę dosyć popularne, fajne miejsce. Prawda, teraz jest pusto, ale wieczorem po prostu ciężko będzie znaleźć miejsce. No i kochani, dotarliśmy do placu Taksim. Jesteśmy w centralnym punkcie. Meczet. A tu przed nami jest taki kebab house i on praktycznie otwarty jest 24 godziny na dobę. Ogromny! Zdecydujemy się tutaj w tej lokancie coś zjeść, bo już troszkę żeśmy zgłodnieli. Także wchodzimy, zobaczymy co tu mają dobrego. Mówię, to jest taki nasz bar. Tureckie jedzenie, takie domowe jedzenie. Jeszcze nie wiem na co tutaj zdecyduje się. Słodkości na deser. Tak wyglądają tureckie, powiedzmy, bary. No więc musimy na coś zdecydować. Wzięliśmy sobie jedzonko. Do picia mamy kolę. Ja sobie wzięłam frytki. Sobie wzięłam sznycel. Tutaj mamy takie w sosie pomidorowym pieczone warzywa, surówka, brokuły. Kajan sobie wziął nogę z jagnięciny w takim sosie z warzywami. Do tego jest takie bułeczki, takie pieczywko pakowane w folię. To się przy kasie bierze. To pieczywko akurat tutaj za darmo jest. No i za to wszystko zapłaciliśmy 9 euro. Jest troszkę tutaj drożej Taksim niż w naszym wecyklu w Kadikoi. Ale nieznacznie drożej. Tak wygląda turecki kebab, tak się go przygotowuje. Przed nami widzicie znowu stanowisko pana, który czyści buty, czyli tak zwanego czyści buta, pucy buta. Próbujemy znaleźć taksówkę. Chcemy jechać nad Bosfor. O, jest! Przyjechaliśmy sobie nad Bosfor pospacerować, napić się kawki
Tutaj miła pani nam macha, zaprasza do środka. Tutaj stragany z pamiątkami. Zobaczcie, jakie fajne budki telefoniczne w kształcie delfinów. No i tam widzicie już przed nami Bospor. Mamy ochotę na kumpir. Kumpir jest to moje chyba jedno z ulubionych tutaj dań w Turcji. I już nawet zastanawialiśmy się z Kajanem, czy nie otworzyć punkt sprzedaży kumpiru w Wiedniu. Pokażę wam oczywiście, co to jest. Żadne wyszukane danie, ale ja akurat je po prostu uwielbiam. No i będąc w Stambule, po prostu muszę tutaj przyjechać i ten kumpir zjeść. Kumpir jest charakterystyczny właśnie tutaj dla tego miejsca. I praktycznie nigdzie indziej w Stambule nie spotkałam kumpir, tylko właśnie tutaj na tym placu przy ciśnienie Bosfor. No więc idziemy w kierunku, gdzie sprzedają kumpir. Znajduje się również, zobaczcie, takie ładne morze. Jest to takie miejsce, gdzie bardzo często młoda para przychodzi robić sobie zdjęcia pamiątkowe, ślubne. I tutaj zobaczcie, właśnie mamy taką młodą parę, która tutaj ma sesję zdjęciową. Ale nie, Kajan mówi, że jest zmęczony i musi napić się kawy, więc idziemy do którejś z tutaj z tutejszych knajpek. Usiądziemy sobie, żeby mieć fajny widok na Bosfor i napijemy się dobrej tureckiej kawy. Kochani, specjalnie jeszcze raz przyszłam tutaj, bo chciałam wam pokazać. Zobaczcie, panna młoda ma na ręku kilka złotych bransoletek. No i jest to oczywiście prezent ślubny, jaki otrzymała, czyli złoto, na dwóch rękach nawet. No i oczywiście to złoto, które dostała, należy wyłącznie do niej. Zamówiliśmy sobie dwie kawki cappuccino i wodę mineralną z cytryną. Tutaj często woda mineralna jest w takich butelkach szklanych podawana. No już w restauracji to raczej standard, że właśnie w szkle podaje się wodę mineralną. Usiedliśmy sobie w takiej małej knajpce. Teraz wam pokażę. I tutaj widzicie Bosfor. Tutaj te wieże od morza. Tam w tle, z tyłu, widzicie most nad Bosforem i te autka takie malutkie sobie tam jadą. Tu bardzo ładnie to wszystko wygląda, jak jest ciemno, wszystko jest pięknie oświetlone, teraz nie ma takiego uroku. No więc sobie siedzimy i pijemy kawkę. Kajan, bist du müde? No, zmęczeni jesteśmy, bo naprawdę żeśmy dosyć sporo przeszli dzisiaj kilometrów. Chcieliśmy też dla was jak najwięcej materiału nagrać.
kochani, jesteśmy cały czas nad Bosforem. Dotarliśmy do stanowiska, gdzie zawsze kumpir sobie zamawiamy. No i zaraz wam wytłumaczę oczywiście, co to jest ten kumpir. Jest to smażony taki duży ziemniak, pieczony właściwie duży ziemniak, który jest przepołowiony na pół i tam do środka możecie, o tutaj nawet pani ma takiego, do środka możecie sobie nałożyć, czego dusza zapragnie. I tutaj macie propozycję, co możecie do środka sobie tego ziemniaka gorącego włożyć. To mogą być oliwki, to może być papryka, pieczarki, czerwona kapusta, groszek, taka sałatka jarzynowa, marchewka, kukurydza. Co sobie żywnie, kiełbaska, co sobie tam... Co sobie tam zażyczycie? Tutaj właśnie mistrz usta. Tak, mistrz tutaj przygotowuje kumpir. Do środka się dodaje jeszcze masełka. I robi się taką pulpę z ziemniaczka i do tego właśnie nakłada się. Co sobie tam zażyczycie? Ja po prostu, aha, no i można to oczywiście jeszcze polać majonezem albo keczupem. Zaraz wam to oczywiście wszystko pokażę, bo oczywiście no obowiązkowo musimy sobie zamówić. Zobaczcie, tutaj te wszystkie stanowiska są z kumpirem. No i oczywiście wszyscy krzyczą, zapraszają, żeby to właśnie u nich kupić, że oni mają najlepszy kumpir. Tutaj też znajduje się Rax, taki Shisha House, klub, gdzie możecie sobie spokojnie możecie sobie zapalić, popykać Shishę. No i tutaj dla mnie przygotowuje się kumpir, masełko, proszę zobaczyć, tak, do tego żółty serek. Salc i co tu jeszcze, tak, i to wszystko razem się miesza, taką się robi pulpę. Te ziemniaki trochę smakują jak z ogniska, o, tak możemy powiedzieć. Tak, i teraz ja tutaj sobie zażyczę do tego oliwki do środka, pieczarki, kukurydza. Jeszcze zejtyn. Mısır, mantar, basmak margarita, burken, bu turşu mu? Şarpe turşu. Ondan ver biraz. Basmak. Chwilę ich widzę, czerwoną kapustę. Pas. Ja, ale... Tamam. Ketchup mayo, ketchup mayo. Ein bisschen majonez. Majonez. Trochę majonezu. Nein, danke. Bir tane de kola zero ver abicim. No i to jest mój kumpir. Kosztuje. Ach, Jezu, jakie to jest pyszne, mówię wam. Moje ulubione danie w Turcji chyba kumpir. Tylko szkoda, że tu właśnie nad Bosforem możemy tylko praktycznie to zjeść. To kochani, zabieram się do jedzonka.
muszę wam powiedzieć, zanim zacznę jeść, że za ten kumpir zapłaciliśmy 3,20 euro. No i tyle. Teraz sobie szukam miejsca na ławeczce i będziemy sobie zajadać nasz kumpir.